Strefy Afrykańskiej przeciwko Demokratycznej Republice Kongo. Warto zwrócić uwagę tutaj na trzecią bramkę, bowiem Tunezyjczycy wygrali 3-0. Trzecią bramkę autorstwa Zubera Bayi, bo nie wiem, czy nie była to najpiękniejsza bramka strzelona w ogóle w tych eliminacjach. Drużyna Tunezji zna już smak finału. Przypomnijmy, prowadził ją Henryk Kasperczak, ale bez jakichś szczególnych osiągnięć. To pierwsza bramka obrońcy, bo obrońca był bohaterem tego meczu. Proszę zobaczyć, Zuber Beja. 60 metrów zobaczył wysuniętego napastnika, bramkarza drużyny Kongo. Cudowne uderzenie,